Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Dicey Dungeons. Kurczę, naprawdę najbardziej emocjonująca dla mnie gra ostatnich tygodni. Taka, do której naprawdę najchętniej wracam. I mam dla was dwie informacje na start. Po pierwsze, najwięcej głosów waszych padło na Wojownika, więc dzisiaj lecimy Wojownikiem. A po drugie, zagrałem sobie jeszcze raz Wiedźmą. I to miało być takie prywatne nagranie, ale uznałem, że może zrobię z tego materiał dla patronów i dla wspierających. Czyli jeżeli wspieracie mnie na Patronite, jeżeli jesteście wspierającymi na YouTubie, czyli macie tę zieloną ksywkę i tak dalej, to dostaniecie, już jesteście chyba, macie możliwość już obejrzenia tego filmu, jeśli wszystko zaplanowałem poprawnie, to na karcie społeczność wspierający mają, a patroni oczywiście na Patronite. Więc no, tam jest prawie 2 godziny materiału, także to był bardzo ciekawy przebieg. Nie powiem wam, jak się skończył, żebyście mieli niespodziankę, albo wręcz brak niespodzianki, bo mogło się skończyć tak jak zwykle. Więc to tyle na start. Zachęcam serdecznie. A my dzisiaj zagramy sobie w Wojownika. Znowu Wojownikiem. What, this is exhausting. It turns out that you can get too much exercise, but hey, fighting monsters is still fun. Podobno te wypowiedzi wszystkich kostek się zmieniają z czasem. Także warto na to zwrócić też uwagę. Mamy epizod Warriors Welcome. No i teraz jeszcze pytanie brzmi, o co chodzi z tamtymi potworkami. Nie mam pojęcia. Ale widzę, że każdy epizod to są jakieś drzwi. Okej. Rules, standard rules, a straightforward adventure for a straightforward warrior. Ale potem mamy, zobaczcie, otwarte dwa kolejne. I są specjalne zasady. To są do odblokowania, są specjalne The Curse of Greed. You've got 2 battle axes and all your equipment is upgraded. Awesome. Also, you are extremely cursed. O matko. Start with 2 upgraded battle axes, all equipment you find is upgraded, inflicted with curse at the start of every turn. No problemem jest to, czyli jesteśmy po prostu przeklęci na początku każdej rundy. Co jest istotne, co następne jest? Start with Venus Flytrap i lose 2 max HP when you level up. Oooo! Czyli im dalej w... jak tylko leveluję, to tracę 2 HP. Za każdym razem, zamiast zdobywać HP, to tracę HP. Ha. You seem pretty tough. Do you really need all that health? Nah, you will be fine without it. No dobra, to lecimy z tym cholernym przekleństwem, chociaż powiem szczerze, że przekleństwo jest strasznie przeklęte. It's time for another episode of Dicey Dungeons. Dobra. It's time for another episode of Dicey Dungeons with our feisty little fighter, the warrior. Hey Lady Luck, I'm doing great, aren't I? You sure are. If I keep this up, I'll have that monster truck in no time. No, no, no. So that in mind, and I think you may be right, you will have that monster truck in no time. Yay! Wait, what? It's a double meaning, you see? No time could also mean never. Please don't tell me I need to make this any clearer. Czy ona gada w ogóle do zapałki? Tak się teraz zastanawiam. Czy ona w zapałkę gada? Wait, but I'm doing great, you just said. Of course I did, and of course none of us have any reason to believe that my show isn't completely fair. So in you go for another round. Czyli od razu mamy na start Battle X Plus, max 4 i do... No dobra, potężnie bijemy, no ale minusem jest to, że jeden z naszych ataków w każdej turze na pewno ma 50% szansy, że nie trafi. No dobra, zaczynamy od Hotheada, gorąca głowa, jedziemy do skrzynki i zobaczymy, Hothead is weak to ice. Niestety nie mam żadnego ice, baby. Więc niestety nic z tym nie zrobię, jedynkę sobie przerolujemy. No i teraz tak, no mam trójki, mogę próbować na czwórki, a z drugiej strony, może nie. Z drugiej strony fajnie byłoby nawet robić tak, że będziemy rolować, ale to też może być tak, że zabierze nam kostkę, więc na to samo by wyszło, prawda? Kurczę, jak myślę sobie, że za każdym poziomem o 2 HP mniej, to naprawdę później będzie tragedia. On chyba nie zrobił nic, dosłownie. Even, nie miał nic parzystego. No dobra, mamy czwórkę, także już jest super. No dobra, przerolujemy tę trójkę. Piątka, może być max 4. Znowu trójka, no to nie będziemy kombinować. O nie! No i teraz znowu, mogłem na początku rzucić kostkę z mniejszą wartością, a dopiero potem rzucić kostkę z większą wartością, już mieć pewność, że trafię. Nie miałbym tych obrażeń. No o, ale teraz to już w sumie, no niewiarygodne.
O rany. No dobra. Jak widzicie, i tak dostałem 4 obrażenia za Friko. I'm not actually bothered. No, I'm actually not bothered. And I didn't want to win anyway. Wygrana. Dobra. Spoko. No jedziemy po pierwszy upgrade, którym jest Toxic Ooze. Do damage on 6, add 3 poison. O, podoba mi się. I dlatego trzeba brać pod uwagę, że wszystko zawsze jest upgrade'owane, tak? Więc każdy nasz... Kurczę, to naprawdę jest potężny, tylko że no zawsze jakiś cios nie będzie trafiał. To warto być jakieś dziadostwo, które chcemy używać tylko po to, żeby mieć przekleństwo. Klątwę, no może tak bardziej. All equipment has a 50% chance to fail, disappears once triggered. No właśnie. On 6, add 3 poison. No i teraz tak, mam obie świetne kości. Teraz pytanie, co mi się uda, co mi się nie uda. Wolę na początku jednak walnąć w niego może... Czy chcę mieć pewność, że walniemy za 8? Chcę mieć pewność, że walniemy za 8. No to już zawsze 3. No niestety cursed. Cóż zrobić? Cóż zrobić? Minimum 3. O matko. Okej, minimum 3, żeby zdać obrażenia. Nie jest źle. Przerolujemy sobie 1 na 6. Super. 5 też sobie przerolujemy. Na 3 może zostać. Walniemy najpierw to. Pięknie. Dobra, idzie jakoś na razie. Nie ma tragedii. Błędy szybko są wybaczane, ponieważ mamy level up. I mamy jeszcze jedną kostkę. Dobra, mamy 3 kostki. Pierwszy poziom na rozruch poszedł bardzo szybko. Wizard Sneezy. I tu mamy... Dobra, idziemy tu oczywiście. Bo chcemy dostać się do skrzynki. 2 6 i 2. Pięknie. To przerolujemy na początku tę 2. Żeby liczyć na to, że będzie coś... O, jest 6. Dobra, i przerolujemy jeszcze 6. No liczyłem na to, że którykolwiek rolowanie zabierze mi klątwę. No ale się nie udało. Jakiego... A, jego ruchy to są te takie multi-multi. To zada ogólnie więcej obrażeń niż to, bo to jest 8, a to w sumie zada łącznie obrażeń potem... No 3 plus 2 plus 1, tak? No dobra, no to myślę, że zaczniemy od 4. Tak jest, cursed, no to jedziemy tym. Chociaż tyle, więc mamy jeszcze drugą kość, która zawsze jakieś tam obrażenia jeszcze zada. No dobra. Trucizna weszła, ma tylko 1, czyli będzie mnie zamrażał. O nie, a ja mam furię. Double next action. No dobra, rolujemy tę 1. Dobra, jest 5. 1 przerolujemy jeszcze tutaj, jest 5. No, 5 mnie nie za bardzo mnie nawilża. A może jego specjalny ruch nigdy nie będzie cursed? Może tak jest. No nie mogę użyć furii, dopóki nie jestem pewny, że będę mógł coś zrobić. A tu mam obrażeń 5. Tu mam obrażeń łącznie 4. No to także nie ma szału. Okej, no to jedziemy teraz potężniejszym. Mogłem zrobić podwójny atak. Tu zrobiłbym 8 łącznie i to go zabije. Dobra, jedziemy furią, bo to go od razu ubije. Bo z trucizną, tak? Dobranoc. Miło było sobie walczyć. Poszło. Okej, no jest śmieszna walka. Nie będzie pewnie jakaś mogła... O, dice value plus 1 i jeszcze 2 użycia. Bump. No to bump jest całkiem spoko. Bump może być tą rzeczą, która będzie próbować odciągnąć klątwę od bardzo ważnych ataków. Zresztą zobaczymy. No najważniejsze dla mnie jest to, czy combat roll zalicza się pod rzecz, którą można sfuriować sobie. Boże, czy klątwa będzie brała pod uwagę. 6 już jest jakby przygotowana. No to 2 rolujemy. 3. Nie jest źle, bo teraz mogę użyć bump, żeby zrobić 4. Tak jest, cały czas uważam na te... Jeszcze raz robimy 4. Dobra. I tu jest 8 obrażeń, tu jest łącznie więcej obrażeń. Spróbujemy na początku 4 rzucać. Raz. 4, 2. Wszystko wchodzi na razie. No więc nie weszła trucizna. No cóż. A tak, gdyby weszła trucizna, on by był zabity w pierwszym ruchu. Mielibyśmy pierwszą niesamowitą okazję w mojej karierze tej gry zabić przeciwnika zanim się ruszy. To byłoby całkiem ciekawe doświadczenie. Dobra, to rolujemy. Świetny rol. 6 jest w porządku. 1. No z 3 zrobiła nam 7. To trochę średnia. Tu możemy zrobić bump. Niestety nie zrobiliśmy, no ale przynajmniej trucizna. A to go już ubije. Także dobranoc. Okej. Szybko idzie tą postacią. I to mi się bardzo podoba. I level up. I możemy coś wybrać. Spike shield albo boomerang. Do 2 times to enemy, but 3 to yourself. Wiecie co? To jest świetne, bo można rzucić tu 12 obrażeń, tylko 3 do siebie. Wiecie co, wezmę bumeranga, poza tym dlatego, że jest też mały. Mamy naprawdę potężne rzeczy. Toxic Ooze też jest potężny. Podoba mi się. Nie chcemy brać health.
idziemy do Stereoheada, który będzie oczywiście obniżał jakość naszych uderzeń, ale biorąc pod uwagę, że mamy tak dużo tego do wyboru, że no nie musimy się kompletnie martwić. Szóstka już jest gotowa w razie czego, ale widzę, że reroll jakby kompletnie nie wpływa na... jakby kompletnie tutaj nie bierze udziału w zabawie. Zrobimy bump, może nam się uda... Niestety, dobra, nie poszło, ale okej. To nadal oznacza, że możemy użyć teraz trucizny. A tej piątki możemy użyć tego, żeby użyć 12 obrażeń, 10 obrażeń i 3 we mnie. No tu najlepiej rzucać szóstki. To i tak tego nie użyjemy w żaden sposób, mogę jeszcze przerolować nawet dwa razy. Ale nie chcę ryzykować chyba. A, jak fajnie, że spadło. I 3 we mnie, no dobra. Teoretycznie bumeranga możemy używać teoretycznie, może na przykład w ostateczności też, bo... 3 szóstki, jak cudownie! Bo... no nie ma sensu może zadawać sobie obrażeń, skoro możemy zadawać mu obrażenia w prostszy sposób, no to on już jest dead, tak? Czy teoretycznie możemy spróbować... tak. To sobie podbiłem. A i tak przerolujemy jeszcze. Trójka, może być. To nie ma znaczenia, bo i tak już leży. Bardzo potężne to jest, tylko nigdy nie wiadomo co nie wyjdzie, nie? Ale to tak jest taki sofcik mimo wszystko. A sobie zjemy. I tak sobie stąd jedziemy, zobaczymy co mamy w sklepie. First Aid Kit Plus, Snake Eye Charm Plus, Roll to Once. No nie dla tej. Double Poison, o, no, mogło być. A First Aid Kit mielibyśmy leczenie. No, tylko przy, kurczę, leczenie jest super, szczególnie, że 12 oczek i 8 leczenia, to może trochę jakby bumerang na przykład, znaczy odpuścić możemy bumerang. Znaczy, że no wiadomo o co chodzi, tak? Możemy sobie przygotować First Aid Kit. Ja bym kupił First Aid Kit, czemu nie? Equipment, zróbmy to. I teraz tak, możemy bumpa zamienić albo First Aid Kita wziąć, tylko na szóstki tu mamy... No liczymy tu na szóstki, bump bardzo jest potrzebny w sumie. Max 4 do time damage, możemy jeden Battle Axe zmienić na First Aid Kit na przykład. Nie jest jakoś super potrzebny teoretycznie, nawet bumeranga mogę zamienić na leczenie i wtedy my jesteśmy zabezpieczeni do końca gry. Tylko, że to też jest piękne, zadajesz 12 obrażeń, a dostajesz zaledwie 3. Tak jakby przeciwnik zaatakował za 3 po prostu, nie? No tak, myślę, że zachowamy First Aid Kit na razie, na przyszłość, bo nie potrzebujemy za bardzo tego leczenia, może to się przydać na przyszłość. Bo na razie Toxic Ooze też mi się bardzo podoba. I jak będziemy potem na przykład mieli kolejną fajną rzecz małą, to może zamienimy Toxic Ooze na dwie małe rzeczy po prostu. Wow, co to jest? Czy to jest jakiś blueprint? Pierwszy raz to widzę. Nowy przeciwnik, Copycat. O nie. Czy Copycat będzie kopiował nasze ruchy? Firemana też nie kojarzę za bardzo, nie mam żadnego lodu ze sobą. Ale myślę, że spróbujemy na razie... Copycata nie znam, pójdę na razie zawalczyć z piratem. No dobra, panie piracie. Też ktoś zauważył z was w komentarzach, że tutaj bardzo fajna jest czapka, która wygląda trochę jak Papyrus. Choć myślę, że to jest daleko idące skojarzenie. Rerolujemy. Szósteczka, bardzo ładnie. Wydaje mi się, że Combat Roll nie podlega klątwie. No ani razu jeszcze przerolowaniu wysokich wartości, w przerolowaniu kostki nie zdobyłem nigdy niskiej kostki. No dobra, to co możemy zrobić? Możemy spróbować podbić trójkę do czwórki. Użyć tego. No, któryś nie wyjdzie. A no nie, no kurczę, ale liczyłem na to, że to jednak wyjdzie. Dobra, zrobimy bump i zrobimy jeszcze to. No cóż, mogłem zrobić to najpierw oczywiście, tak? Na początku jedynkę, rzucić, walnąć, liczyć na to, że klątwa na to wejdzie. Ale no na razie jakby nie przejmuje się. No kurczę, cannon fire. No dobra, burn, burn. Mamy fury. Czyli to oznacza double next action. No dobrze, kolego. Akurat żeś chciał się tutaj podpalić ładnie. Zrobimy tak, porolujemy sobie tę dwójkę. Zobaczymy co nam wyjdzie z tego. Szósteczka, bardzo dobrze. Czy robimy ryzyk fizyk? Czy robimy ryzyk fizyk? Mogę też zrobić dice value plus 1. Będę miał szóstkę i jedynkę, którą mogę przerolować. Ale niestety, no niestety mam pecha. No nigdy nie wiadomo kiedy to wystrzeli, prawda? Dobra, jedziemy. Okej, teraz mam jeszcze piątkę. A ja bym chciał tę piątkę może przerolować. Chociaż zadam mu 10 obrażeń, ale sobie walnę 3. To dużo, dużo obrażeń we mnie wejdzie, to głupie. Gdybym użył Furii, mógłbym go zabić już teraz prawdopodobnie, wcześniej. Ale Furię zostawiam sobie na walkę z tym, kogo nie znam. Wiecie co? Zastanawiam się, czy nie odpuścić, ale to będzie 2 obrażenia, on może zadać mi więcej obrażeń niż 2. Więc myślę, że i tak warto użyć tej kości. Ale chyba nie wyliczyłem. No tak, trucizna nie wchodzi zawsze. No dobra,
To tak, to był kiepski ruch. Nie dość, że dostanę 2 obrażenia, to od niego jeszcze dostanę prawdopodobnie. Tak jest. Tak, mój wielki błąd, to jest lama. Tak, zdecydowanie to jest lama. Nieprzemyślane to było. Ale już leży. Także nie jest źle, you win, dobra. No na razie na początku można sobie jakby odpuścić te małe błędy, które tutaj robię, ale... Bo mamy jeszcze jakieś leczenie, co to jest to? Zobaczmy. Select item to copy. Skopiować jeszcze jeden? W sensie, że... Make a copy of toxic ooze. Make a copy of bump. Copy of boomerang. Battle axe. Jezu, to moglibyśmy... Czyli to chodzi o to, że możemy kopiować swoje ciosy. Dobra, leave. Będę o tym pamiętał. Mamy tu jeszcze coś nowego. Możemy coś kupić i potem skopiować na przykład. Midnight charm. Roll to sixes. O! O! 2 6. A 6 są nam bardzo, bardzo przyjemne, są dla nas, ale niekoniecznie. To znaczy mogę użyć 5, żeby, czy 2 słabych kości, żeby przerolować i mieć 6. Co jest niegłupie, chociaż wiadomo, że mój axe i tak wymaga max 4. Snowball zatem, do to damage freeze one dice i to musi być nieparzysta. To już mi się bardziej podoba. Chociaż buckler, który broni mnie przed obrażeniem, też jest spoko, choć mam leczenie. Tylko to leczenie, no tu jest 5 za 4, no w sumie leczenie chyba jest bardziej skuteczne. Moglibyśmy pomyśleć na temat snowball, na przykład chcę dorzucić sobie snowball, plus dorzucić sobie tamto leczenie, nawet tak zrobimy. Wiecie co, tak zrobimy i teraz ułożymy tak, że Toxic Ooze, dziękuję bardzo za współpracę, mam teraz taki zestaw. No i to jest potężny zestaw. To powinniśmy iść jak przez masło przez tych przeciwników. No. Ciekawe, czy to oznacza, czy curse jest tylko do odpalenia kości, czy na przykład do użycia kości. Muszę się dokładnie zapoznać, bo na przykład mogę, ładując kości do first aid kita, mogę się nadziać na to, że... ładując kości do first aid kita, już kość wypadnie razem z first aid kitem. No to jest ciekawe, czy to tak działa. Czy dopiero uruchomienie przeciwnika. Znaczy uruchomienie equipmentu dopiero generuje, to zobaczmy. All equipment has chance to fail, nie dodatkowo dorzucanie kości, więc equipment może nie zadziałać. Dobra, Fireman na pewno ma obrażenie od ognia, even Fireball i Fireball, po prostu. Okej, okay. A my mamy Snowball, więc ekstra. Wiemy, że 5 tam powinna pójść, ale mamy cały czas Cursed. Więc fajnie byłoby wygenerować coś jeszcze. 6 na daje 3. 3 daje 4. 4 jest dla nas idealna. Spróbujmy jeszcze raz 3 przerolować. Jest 6. I teraz mógłbym zaryzykować użyć 6 po to, żeby wygenerować jeszcze jedną kość, tylko już nie mogę jej przerzucić, więc to w sumie bez sensu. 6 jest dobra na boomerang. 6 jest też dobra, żeby doładować trochę first aid kit, gdybyśmy potrzebowali więcej leczenia. Ale przede wszystkim chcemy walić snowball. Więc jedziemy. No, no właśnie, tylko snowball jest tym, który chcesz, by weszło. O nie. Aha, tylko że po co ja zrobię z jedynką, nie? Nic nie zrobię z jedynką. Mogę 4 podnieść też do 5, tylko nie, to nie jest potrzebne. 4. Dobra, zobaczymy. 4? Dobra, 4 jest przeklęta, więc musimy użyć tego. I jest. Bardzo dobrze. I teraz 6 możemy użyć tego, żeby... Mogę użyć też Fury i dzięki temu... Aha, gdybym zrobił Fury... No właśnie, gdybym Fury wcześniej zrobił, to byłoby rzeczywiście przeciwnik pokonany, zanim by zdążył się w ogóle ruszyć. A jeżeli użyję tego tu, to prawdopodobnie 2 razy oberwę, nie? Tak mi się wydaje, że 2 razy oberwę. Zawsze mogę zrobić jeszcze tak, skoro wiem, że już nie ma klątwy, to mogę wygenerować to w ten sposób. Więc tu zadam mu obrażeń 12 i zostanie mu 8. Ale tu jest 4, patrzcie. Zrobię to dziwnie, ale moi drodzy, on leży. Przy pierwszym... Jeszcze mi gdzieś tam walnęło. Pierwszy raz udało mi się, mogłem zrobić to lepiej, ale mimo wszystko wykminiłem, jak sobie pomóc zrobić to inaczej i zrobić zabójstwo w pierwszym ruchu. I mamy jeszcze jedną kostkę, super. Tam możemy kopiować, zobaczymy co to dostaniemy. Crystal Sword, max 5, do free... A wow! Wow, max 15 obrażeń za Crystal Sworda. No to zdecydowanie. Crystal Sword zastąpi mi Battle Axe. Once per battle tylko oczywiście. Myślę, że może być. Po prostu jak dojdzie nam 5, no to jebutnie tutaj użyjemy tego, żeby zadać 15 obrażeń. A Battle Axe podziękujemy. Na razie. No dobra. Okej. Okay. No to oczywiście chcemy zawalczyć jeszcze z Copycatem.
cokolwiek on potrafi, czymkolwiek on jest, będzie kopiował nasze ruchy na pewno. Więc może do copycata trzeba było brać jakieś kiepskie. Copies your equipment, no właśnie tak myślałem. A to jest niebezpieczne. To, że on skopiował moje ruchy. Tak, nie ma pokazane, bo on po prostu kopiuje mój equipment. Dobrze byłoby go wykończyć w pierwszej turze już, nie? Spróbujmy przerolować. Świetnie. Trójka i przerolujemy jeszcze jedynkę. Mamy trzy piątki. Kurczę, jakby to weszło, to byłoby już 15 obrażeń. Jakbym dodał do tego... Teraz w ogóle nie muszę martwić się o szóstki, chciałbym też zauważyć. Ponieważ szóstki mi są zbędne. Tylko po to, żeby bumeranga użyć w razie czego. Tu mamy niskie wartości, czyli bump jest dobry, gdyby chcielibyśmy podnieść 3 do 4. Zrobię to, żeby wiedzieć, czy to przodkiem... O, jak curse tu poszedł, to nawet nie będę płakał za bardzo. Bo mam pewność, że to wejdzie na pewno i cała reszta wejdzie na pewno. Więc zobaczmy, czy się uda. 15 obrażeń. 7 obrażeń zamrażanie, a tu jeszcze dojdzie 10 obrażeń. Mogę, ale nie muszę tego robić, bo w następnej rundzie jestem pewny, że i tak go zabiję. Czyli chcę oberwać jeszcze 3 obrażenia, mimo że go nie zabijam tym bumerangiem. Bo to jest 10 obrażeń. No to spokojnie będzie można w stanie wygenerować obrażenia na przyszłą rundę taką, żeby go ubić, bo mamy potężne obrażenia. Więc nie wiem, czy chciałbym tracić 3 damage. Wolałbym tyle zainwestować jednak w first aid kit. Tak sobie to wymyśliłem. No! Na szczęście jedną szóstkę mu obniżyliśmy. Dobrze, wielkie wartości dla niego to... Okej, okay, co on będzie kombinował? Zamraża. No strasznie... Skopiował sobie kości i nic z tego nie zrobił. No to było inteligentne. Mamy Fury. Fury kala Fury. A co się stało, że ja mam teraz jedną rzecz? Aha, bo tam był once per battle. Już rozumiem. Czy ja naprawdę zmieniam jedynkę na jedynkę? No nie ma to... No nie są to zbyt piękne wartości. No właśnie, i teraz odpuściłem sobie te damage i zobaczymy, czy teraz nie beknę za to. Tu zadam 7 obrażeń. Mogę zaryzykować Fury. No i teraz. Fajnie byłoby użyć, gdybym ja miał pewność, że to wejdzie, to już by było po nim dawno. A teraz nie wiem, jak użyję double next action i mi kurczę nie wejdzie. To będzie smutne. Tu 7 obrażeń i tu więcej obrażeń. Mamy jeszcze w razie czego bump, będziemy mogli podnieść 2 do 4, gdy nie wejdzie nam 1-4, więc możemy zaryzykować? Nie, na razie spokojnie. Okej, dobra. W porządeczku i został nam tylko jeszcze bumerang w razie czego do ataku, więc będę mógł użyć 2. Wyjdzie na to samo, jak mu wcześniej użył, nie? Dobra, no to... wiecie co? Użyję bumpa, żeby upewnić się, czy... Dobra, bardzo dobrze. No dzięki temu wyrzuciłem... Bumpa używam po to, żeby przerzucić wartości kości, żeby klątwę przyjąć na klatę, nie? Czy chcemy coś skopiować? Czy mamy tutaj coś takiego, co chcielibyśmy mieć więcej tego? Crystal Sword na pewno nie chcemy mieć więcej. Plusem... Wiecie co, bo tak zastanawiam się, czy Crystal Sword jest lepszy niż Battle Axe. Tu mam 15 obrażeń na bank, a tu mamy 8 obrażeń, ale możemy więcej razy inwestować te 8 obrażeń. Tu mamy 15 i koniec. Także biorąc pod uwagę, że mamy że będziemy chcieli wykorzystać 2 razy Battle Axe, 2 rundy mamy, tak? I w 2 rundach losują nam się liczby maksymalne. Zawsze zakładamy, że wylosuje nam się tu 5, tu nam się wylosuje 4. To tu w 2 rundach wyrobimy 15 obrażeń, bo tylko raz możemy użyć. Tutaj w 2 rundach mamy 16 obrażeń, jeżeli oba wejdą. Także wydaje się, że Battle Axe jest jednak mimo wszystko lepsze niż Crystal Sword. Tak myślę. Teraz tak się zastanawiając, tak? Tylko, że plus jest taki, że można użyć tu rzeczywiście 5. I może to być taki finisher, gdy jest potrzebny. Zostawię go mimo wszystko. Chyba, że zamiast bumeranga dam Battle Axe, bo on daje max 8, a ten daje max 12, ale też 3 w siebie. I może być dowolna kość. Tak cały czas zastanawiam się, czy nie chcę czegoś skopiować po prostu, skoro mam możliwość kopiowania. Ale chyba nie. Chyba, że snowball byśmy chcieli mieć 2 razy, mielibyśmy wtedy super zamrażanie. Ale wydaje mi się, że my... akurat w tym buildzie chcemy stawiać na różnorodność, tak? Przynajmniej mi się tak wydaje. Dobra. Yeti, jest też Jester oczywiście. Stoi za sklepem, który będzie chciał wymieniać equipment. Ale może daje ruch na początku, bo dostaniemy odblokujemy health. Może. Może nam się przydać, zanim będziemy levelować, bo musimy i tak wszystkich zabić, a mamy już 10 HP mniej. Dobra, spróbujmy na początku daje Wolfa. To może wydłużymy swoją żywotność.
Jest chillem przeciwko truciźnie, spoko, mamy Fury w razie czego. Tylko musimy być pewni, że nam trafi. Och, on ma tę truciznę i Curse Enemy. Co oznacza, że może mieć podwójną klątwę, a to byłoby naprawdę mocny słabik, by był z tego. Spróbujmy zrobić bumpa na szóstkę. Nie chcemy mieć bumpa na szóstkę. Chcemy za to może... Mamy piątkę tu i piątkę tu gotową od razu na start. Mamy też czwórkę gotową, więc spróbuję bumpować tę kość, żeby przyjąć na siebie to. Bardzo dobrze. Tu jest 15 obrażeń. Jeżeli użyję furii... I to jest piękne, bo z furią jednak Crystal Sword bardziej zapierdziela. No bo zobacz, to jest 30 obrażeń. To jest potężne. To jest po prostu potężne. A z tym, moi drodzy, Direwolf zginął w pierwszym ruchu. To jest kolejna wygrana nasza za pierwszą turą. I jeszcze się zregenerujemy trochę dzięki temu. Pięknie. No jak tak utrzyma się nasza walka, to jesteśmy w stanie to przejść dość szybko. Yeti is weak to fire. Nie mam nic ognistego, ale gdy jakoś zdobędę coś ognistego, na pewno wymienię. Żeby mieć większą różnorodność. Combat Roll ewidentnie nie podlega klątwie. Dwie szóstki mamy. To trochę średnie. Nie mam żadnej piątki. Także z tego nie będzie potężnego ataku. Ja się z tym wstrzymam. A mamy za to trójkę podniosę do czwórki. Dobra, niestety się nie udało. Co oznacza, że i tak jest spoko, bo możemy wygenerować po prostu albo... Aha, a on, o nie, on będzie korzystał z tego, że ma niskie, prawda? On potrzebuje jedynek, nie możemy go zamrażać. Zamrażanie nie jest zbyt dobrą techniką na niego. Możemy za to się uleczyć o 8, gdybyśmy użyli od razu dwóch szóstek tutaj. Możemy też zrobić tak, że tu zrobimy podstawowy atak. No teraz zobaczcie, dużo ataku, dużo obrażeń mu nie zrobimy przy takich losowaniach. Natomiast mogę na przykład użyć szóstkę, żeby zadać mu te 12 obrażeń i 3 w siebie. Tak jest, a pozostałą szóstkę po prostu użyć do tego, żeby trochę przywołać First Aid Kita, żeby trochę się wyleczyć na przyszłość. Niskie wartości ma, ale on lubi niskie wartości. Tym sensie. Na szczęście nie ma dwóch jedynek, ale nam będzie teraz obniżał wartości. I szóstkę nam, mieliśmy szóstkę na start. Dobrze, mamy przerolowanie. Trójka, trójka i trójka. No jakie szczęście. Miałem trzy jedynki, zamieniłem na trzy trójki. Same trójki. Co możemy zrobić z samych trójek? Możemy się wyleczyć na pewno. Tylko oczywiście to leczenie chcielibyśmy, żeby weszło. Zrobimy bumpa. No właśnie, to już wiemy, że nie wejdzie. No to zróbmy coś w tym stylu, tak? Czyli weźmy sobie te 8 punktów leczenia. I możemy zadać mu teraz znowu 6 obrażeń. Albo zadać mu od razu już 3 razy 3, 9 obrażeń. No jedziemy na razie bezpieczniej. Okej. W sumie w walce z Yeti mogę wymienić po prostu sprzęt, tak? Ma dwie jedynki. Freeze all ice, o nie. All dice, masakra. Same jedyneczki. Pięknie. No dobra. Nie ma tego złego, dobrze, mamy przerolowanie. Ale wyniki wyszły średnie. No tu nie chcielibyśmy, żeby... To chcielibyśmy, żeby teraz weszło, bo to 8 obrażeń. Podnieśmy sobie jedynkę. Bump to będzie raczej tutaj po to, żeby przyciągać... No właśnie, chciałem, żeby przyciągał trochę... Shit. Dobra, to będzie 9 jak wejdzie. Weszło. No niech to szlag. No dobra, mamy jeszcze trochę kostek, więc cokolwiek tam się nie powiedzie, to się nie powiedzie. Liczę na to, że jednak się powiedzie. I się udało. Dobra, trochę szczęścia. Przydało się w tej walce. Yeti leży. Dobra, i mamy kolejną nagrodę. A to nagrody Shovel Plus. Do damage, on even, inflict, weaken. A nie, on even, inflict i weaken. Dobra, czyli zadaje to obrażenia, a na parzystych ilościach zadaje jeszcze osłabienie jednego z ciosów. Ale to nas nie będzie interesowało, na pewno. Ponieważ, no właśnie, teraz pytanie, czy on przy tej wymianie będzie chciał się również wymieniać za rzeczy, które mamy w plecaku. To byłoby interesujące. Mamy jeszcze Battle Axe. Dobra. Z Jesterem nie ma znaczenia. Cześć, panie Jester. Będzie znowu coś chciał od nas powiedzieć. Do nas. Hey, it's a little dice buddy. Sorry, friend, it's definitely for real time to die. Tak jest. On będzie zmieniał swój equipment. Rolujemy, mamy piątkę, jestem z piątki zadowolony. Mogę zaryzykować, użyć szóstki po to, żeby wygenerować kolejną kość. Spróbujemy, może nie będzie curse, będzie curse. Z drugiej strony nie ma tragedii, ponieważ i tak nas nie za bardzo interesują. Nie za bardzo nas interesują takie wartości.
Chętnie bym użył Crystal Sworda już teraz, ale z drugiej strony za chwilę jak on mnie walnie... Dodge next attack, do damage. To nam się właduje furia. Furia razem z tym byłaby potężniejsza, więc na razie nie chcę. Użyję tego do zamrażania. Na pewno. Czy chcę użyć bumerangu już teraz, żeby zadać mu obrażenia i sobie też zadać obrażenia. Chcę użyć tego na pewno jeszcze. Mam jeszcze reroll, ale no to nie interesuje nas za bardzo. No moglibyśmy teraz odebrać 15, zadać mu 15 obrażeń. I mielibyśmy z głowy w sumie ten Crystal Sword. Dobra, możemy tak zrobić. Oczywiście mówię, byłoby bardziej optymalne na dłuższą walkę, w razie czego poczekać, kiedy będzie furia. Ale teoretycznie furią z czymkolwiek innym i tak damy radę. Minimum 3, no właśnie, i furia naładowana, o to chodziło. Ale nie wiem, czy będę chciał tego użyć już w tej walce. Myślę, że wydaje, że Limit Break, czyli Fury zostanie nam na przyszłą potyczkę, a teraz będziemy chcieli, co zrobić? Przerolować dwójkę, na szóstkę. Okej. Niech będzie. Zaryzykujemy w tym momencie. Tu mamy 12 obrażeń. Czyli dobrze byłoby... Zobaczcie, żeby mu zadać te obrażenia, to patrzę, że teraz wychodzi na to, że bumerang. Ja bym chętnie ten bumerang na coś wymienił jednak. On jest fajny, potężny, potrafi zadać 12 obrażeń. Jeśli już rzucimy tam szóstkę, czyli od razu byśmy go deadli. Wiecie co, zaryzykuję. Bo teraz i tak będzie level up. Niestety nie wyszło. No ale dzięki temu mamy pewność, że wyjdzie co innego, tak? Wejdzie nam to i wejdzie nam to. Także wykalkulowane. You know, you really remind me of me when I was a contestant. But don't get your hopes up, it all seemed to be going fine for me as well at first. You win! I mamy level upa. I w level upie wybieramy znowu jakąś rzecz. Ło, mamy trzy rzeczy do wyboru. Shield bash. Bash with shield do damage. Okej, okay, ale teraz właśnie nie wiem, to jest dla mnie zagadka, czy Shield Bash będzie oznaczał, że... O kurcze. Wiecie, że Pirate Hook jest genialny, gdybyśmy mieli Midnight Charm? Wszystko pod szóstki, zobaczcie, zadaje obrażenia, a na szóstce you can reuse this, czyli byśmy chcieli mieć i Pirate Hook, i Midnight Charm w takim wypadku. Gdybyśmy zbierali rzeczywiście... na szóstki, wszystkie zabawki nasz pod szóstkę, byłoby mega, nie? Gdybyśmy pod szóstki budowali, a tutaj, znaczy zastanawiam się, jak tutaj wrzucę wartość, no event, to może być 2, 4 i 6, czyli coś jest, żeby użyć szóstki. To jest, zadam te obrażenia, które są i do tego jeszcze Bash with Shield do damage. No właśnie, ale teraz pytanie brzmi, bo to jest takie, czy ja również dostanę tyle, czy jak dorzucę tu szóstkę, też dostanę 6 tarczki? Wiecie co, ja to wezmę, żeby to sprawdzić. Tak jest, to mnie interesuje. Zamienimy to za bumeranga. Będzie kolorowy u nas, jeszcze brakuje nam tego fioletowego, który już tu był. I byłoby świetnie. Dobra, zobaczymy co będzie chciał się wymienić. Battle Egg chce wymienić na Staff. Do 8 damage burn 1 dice. Nie ma deala. Nie. Jestem ciekaw, co by się stało, gdyby na przykład teraz pozbyć się, jakoś stracić w ogóle ten equipment. I wejść do tego sklepu jeszcze raz. Ale to chyba nie można. Tu chyba nie ma szans, żeby się pozbyć. Jedynie wymianą można się pozbyć, nie? Nie można zniszczyć, nie można wyrzucić, to zawsze z nami zostaje. Dobra, piętro piąte jedziemy.